Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny odcinek naszego duchowego przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i kolejna postać z grona jego cichych współpracowników, mianowicie ojciec Jerzy Tomiziński. Bardzo słynny Paulin, cieszący się uznaniem i szacunkiem wielu Polaków. Postać niezwykle ujmująca. Człowiek, który jest wiernym synem Kościoła. Możemy śmiało o nim powiedzieć, ponieważ całe swoje życie poświęcił owocnej pracy właśnie dla dobra Kościoła, zwłaszcza w Polsce. Przychodzi na świat w przystajni. Już jako młodego chłopca dostrzega się u niego pewne takie zdolności intelektualne i predyspozycje duchowe, które później doprowadziły go do tego, że został i Paulinem, i kapłanem. Jego dziadek rozpalił w nim wielką cześć i miłość do Pani Jasnogórskiej. Także w bardzo młodym wieku ojciec Tomiziński, znany jako wybitny spowiednik, zwłaszcza młodzieży, jako taki gorliwy kaznodzieja, zostaje kustoszem Jasnej Góry, gdzie w 1946 roku przewodniczy przygotowaniom do ważnej uroczystości, mianowicie sakry biskupiej biskupa lubelskiego, wtedy profesora Stefana Wyszyńskiego. I tutaj zauważa się podobieństwo tych dwóch panów. I jeden, i drugi w swoim życiu szedł drogą maryjną, i jeden, i drugi miłość do Matki Bożej wyniósł ze swojej rodziny, z domu rodzinnego. A więc pierwsze spotkanie panów następuje również w domu matki na Jasnej Górze. Następnie ojciec Tomiziński, jako trzykrotny przeor Jasnej Góry, dwukrotny generał zakonu Paulinów, jako ten, który również i w Rzymie studiował, pełnił funkcję przeora domu zakonnego w Rzymie i prokuratora zakonu Paulinów przy Stolicy Apostolskiej, i również brał udział jako jeden z 67 polskich ojców Soboru Watykańskiego II. A więc te jego kontakty z biskupami i z prymasem były bardzo ścisłe. Ale wśród nich należy wskazać kilka takich punktów. Jeden już podaliśmy, sakra biskupia. Drugi to na pewno rok 57, a więc te odnowione śluby, 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza i ponowienie tych ślubów już jako ślubów prymasowskich. To przecież ojciec Tomiziński, możemy kolokwialnie powiedzieć, targował się z prymasem Wyszyńskim o to, aby to właśnie on zechciał być autorem tych nowych ślubów. To on konsultował się z prymasem, jak ta uroczystość powinna wyglądać, ponieważ pełnił wtedy funkcję przeora Jasnej Góry. Kolejny taki punkt, no to na pewno uroczystości milenijne, milenium chrztu Polski, gdzie Jasna Góra również odegrała tą istotną rolę, gdzie ojciec Tomiziński podróżował w bliskości prymasa. To znaczy w tych momentach kluczowych, kiedy te jubileusze przeżywane były w poszczególnych diecezjach, on zawsze pokazywał się w towarzystwie prymasa. On należał do Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, a więc był tym współpracownikiem, który obrazowo rzecz ujmując, ciągnął ten wóz duszpasterstwa polskiego w tym kierunku, który wyznaczył prymas pod dyktando Ducha Świętego.